Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy Into the Pit. Moi drodzy, ogólnie z tą grą jest mega lipa. Już wam mówię, o co chodzi. Tutaj widzę, że powtarzamy to samo, niestety, to co... W ogóle myszka mi się pojawiła, nie wiem czemu. To co robiliśmy z nimi w ostatnim odcinku, niestety musimy to powtórzyć. Czym się kurwa biega? Nie mogę biegać. Jezu, jest głupie. A nie, dobra, mogę biegać. Ale głupie sterowanie, mega. Po drugie, kochani, ja już wiem, dlaczego te FPS-y nam tak spadły. Totalnie wiem. Okazało się, że twórcy od lipca albo i czerwca, nie jestem dokładnie pewny. Moi drodzy, oni nie naprawili buga związanego z kontrolerami. Rozumiecie to? To znaczy, że tutaj te lagi powoduje kontroler. To jest kurwa śmieszne. To jest po prostu mega śmieszne, że kontroler powoduje lagi. Po prostu szok. Totalny, kurwa, szok. I szczerze, zastanawiam się naprawdę, czy by no nie zrobić zwrotu tej gry. Bo no to jest dla mnie definitywny bug, który wyklucza mi trochę rozgrywkę. Więc nie wiem, zastanawiam się. Jeszcze się zastanawiam. No okej. Mama trzyma tutaj swoje stroje medyczne. Czy zostawiła tę baterię? O, świetnie. Mamy baterię. Mamy bateryjkę. Tym razem postaram się tutaj troszeczkę nie spartolić tego. I od razu go nie zwlec tutaj na sam dół. Dobra, nie będę chciał tego robić. Nie będę chciał tego robić, tylko od razu sobie pewnie... Czekajcie, bo tutaj była lalka, tak. Tu możemy sobie przeszukać. Mamy drugą baterię, świetnie. Mama cię kołysała tu do snu. Na razie czuję się bezpiecznie. Na razie czuję się bezpiecznie, bo no, on śpi, tak. Jeszcze go nie obudziliśmy, więc luz bez jureczki. No, mógłbym go tu już budzić, ale myślę, że to nie ma sensu. Dziwne jest to sterowanie. Kurwa dziwne. Naprawdę dziwne, że on sam wchodzi w te wszystkie... persety i tak dalej. To jest dziwne. Ale liczę na to, że być może to się jeszcze jakoś poprawi. Dobra, ekskluzywne naczynia, których używam tylko na święta. To już było. I teraz mogę sobie przynajmniej tu przeglądać wszystko, tak? Okej, rok się zmienił. Dzięki kalendarzu. No problem, wziąłem. Mamy tu gry planszowe, to też już było. No i wszędzie wyłączam światło, bo widać, że on się w ciemności gubi. Mogę włączyć TV-ka? Nie chcę włączyć TV-ka. Też prawie go włączyłem przez sekundę, ale okej. Dobra, tu go zmisowaliśmy. Na półce jest zdjęcie babci, nadal mieszka w pobliżu. Nie chcę, żeby mama wracała do domu sama z tą rzeczą. Dobra, no to wychodzi na to, że musimy go chyba tu odpalić, tak? Tylko ja bym to zrobił może jakoś inaczej. Słyszę dźwięk dziecka. Ja tu byłem? To jest jeszcze lodówka, zobaczcie. Tu numer mamy. No właśnie, musiałbym teraz dymać tutaj. Tu jest mikser. Och, bateria. Mam nadzieję, że jeszcze działa. Ja mam również taką nadzieję. W ogóle, gdzie jest kitku? Gdzie jest nasze kitku wykitku? Tu nas na pewno nie było. I tu również możemy włączyć chyba wiertarkę. Och, bateria może się przydać. Te zakurzone stare pudełka są tutaj, odkąd pamiętam. Elina. Mechanizm oporu wagi. I tu też się możemy schować, okej. A czy wiecie co, tak się zastanawiam? No, w teorii... Bo ja mogę zrobić tak. Mogę to wyłączyć. Mogę to włączyć. Dobra, co powinno wystarczyć? Okej. I rozumiem, że teraz możemy sobie tu wejść. Si.
Jest tu mnóstwo ubrań. W ogóle to mogę wyłączyć? No niby mogę. Tu jest telefon. Kilka zdjęć mojej rodziny. Mama i tata na Halloween. Babcia trzymająca mnie, gdy jeszcze byłem niemowlakiem. Okej, okay, otwórz ekwipunek. Telefon. Najsmutniejszy, najbardziej przestarzały model, jaki można sobie wyobrazić. Okej. Okay. No ciekawe. Lista kontaktów. LB. Puste kontakty. Cofnij. Czy ja muszę sobie... Naprawdę, czy ja muszę to zrobić? O cholercie. Ja to chcę zrobić w ten sposób. Numer mamy. 555-5683. 5683. 5683. I połączenie jest z tym. Halo? Mamo! Mamo, to pilne! Co się dzieje? To tata, on... Coś jest nie tak. Okej, okay, zaraz tam będę. Pospiesz się. Połączenie zakończone. A ciekawe, co by było, jakbym jednak się nie schował. No bo przecież nie musiałem się schować, tak? Właśnie. W ogóle zobaczmy, jak wygląda nasz tutaj cały domek. Mamy korytarz, piwnica, kuchnia, jadalnia, salon. To musi być mama. Okej. To do mamy szybko. To do mamci lecimy. Tylko... O, jest mama, dobra. Mamo! To są porwane i zastąpione przez... Porwany? Zastąpiony? To jakiś żart, Oswald? A to wygląda dobrze. Powinieneś wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w pracy. Ale nie widzisz tego? Widzę, że to jest w porządku. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i się uspokój. Muszę wracać do szpitala. Ale... Cóż, chyba wszystko zależy ode mnie. Tata musi być uwięziony w basenie z kulkami. Muszę wrócić do Jeffa. Okej, okay, znajdź sposób na ucieczkę. Tata kupił mi tę lampę. Bla, bla, bla. Dość retro. Ach, zatrzask jest zardzewiały. Myślę, że nadal mogę odkręcić śruby. Muszę znaleźć śrubokręt. Nie mam śrubokręta? Nie, ale mam linę i mam mechanizm oporu wagi. Zestaw wagi i dźwigni, które mogą przeciwdziałać ruchowi joysticka. What? Okej. Okay. Dobra, rozumiem, że tu nie ma, niestety, ale... Wyłącz światło 10 razy. Aha. Muszę wyłączyć te achievementy. Ale może to jest tu gdzieś. Może tu? Myśl o tym króliku trzymającym śrubokręt lub młotek lub nóż. Jest zbyt przerażające, by o nie myśleć. Dobra, pudełka są tutaj od zawsze. Nie dosięgam do okna. Tata ma gdzieś tu drabinę. No chyba nie tu. Ej, czy ja widziałem gdzieś drabinę? Czy ja muszę też ogarnąć sposób. O kurwa, dobra. Tam jest kurwysynek porobił. No kurwa, chowaj się! Jezu, jak to jest głupie! Nie zauważył mnie. Ale jak to jest głupie! Powinno być po całości, kurwa, żeby on się mógł
wpiąć, a ja wlazłem, miałem ikonkę, kliknąłem A i on stał. W ogóle wszędzie są pozapalane światła. Ja tu wszędzie sobie te światełka pogasiłem. Czemu one są pozapalane? On tu tędy wróci 100%. No właśnie. Okej. Włącznik był po prawej stronie chyba. Si. Drabina. Drabina, drabina, drabina. Dobra. Nie wiem, czy on tu przyjdzie znów. Nie mogłeś mnie zobaczyć, kurwa, nie ma takiej opcji. No fucking way. Ale powiem wam, no. Niby nie jest to trudne. Ale gdzie ja widziałem drabinę? Idź na górę, proszę. Chuj wie, gdzie on poszedł. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy się opłaca gasić tu światła. A tam miał gdzieś drabinę, ale pytanie gdzie? Tam jest przełącznik, dobra. I o to mi właśnie chodzi, że tutaj nie ma nawet czasem jak. Boję się, że teraz wlezę. I nie wiem. Totalnie nie wiem. Pytanie, czy jej na strychu nie było. No była. O, drabina. Żartujecie sobie ze mnie teraz. Żartujecie sobie, kurwa, ze mnie? No kurwa! Nienawidzę tej gry. No patrzcie, klikam i nic. On nie reaguje. Totalnie. Całe szczęście, że mamy ten czas, kiedy po prostu on jeszcze wali w te drzwi i tak dalej. I mamy chwilę, żeby zareagować, bo tak to byłaby lipa. No i on jest wolny. On jest dosyć wolny. On jest dosyć naprawdę wolny. To tylko to mnie ratuje. No i zobaczcie, kurwa, jakie to jest durne, Boże! Tak to mi sam wychodzi, kurwa, tak to nie. Nie mówię, nie jest zła ta gra, naprawdę pod względem takim, wiecie, fabularnym. Okej. Okay. Ale nie wiedziałem, jak to działa, okej. Okay. To było głupie. No nie mówcie, że to będzie kurwa od początku, Jezu. Pierdzie. Całe szczęście wiemy, gdzie jest drabina, tak? Ale znów to od początku. Boże. To będzie dramat. No tu jest. Nie ma go. Te jumpscary są tak wredne. To jest drabinka. Okej, okay, zrobimy ten sam myk. Ten sam już myk. On tu znów przyjdzie.
Znów pójdziemy w prawo. On teraz właśnie, on był po prawej stronie i pójdzie na lewą. Tylko no wiecie, no ja też nie wiedziałem jak działa ta minigierka, więc ja się schowałem tak bardziej na lewo i tyle. Grunt co poznać minigierki. Dobra. Teraz pewnie kuchni będzie, prawda? Dobra. Może się uda? Ta drabina jest wystarczająco wysoka, żebym się wydostał. Idź do basenu z piłkami. Okej. No gdzieś żeśmy wyszli, tylko wiecie co mnie tutaj odstrasza w tej grze? Odstrasza mnie to, że nie widzę save'a żadnego. I to mnie boli. Dobra, młyn, szkoła, pizzeria, biblioteka, młyn, pizzeria. Idziemy do pizzerii, tak? No każdy da nam przynajmniej tam iść. Oastery mogą być świetnymi, ale ryzykownymi sposobami odwrócenia uwagi. Używaj ich mądrze. Okej. Jest bardzo późno, dzieciaku. Twoi rodzice wiedzą, że tu jesteś? Tak. Tata spalił obiad, więc awaryjna pizza. Co robił? Ramen z makaronem. Ten z rodzaju do mikrowali? Tak. Też to przerabiałem. Teraz powinienem dać wody i zapach przyszeduje cię na zawsze. Właśnie, widzicie? Czyli kurde, ale jak? Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Teraz mi prawo autorskie wyjebił i się skończy. Teraz możemy tu wejść. Czekaj. Możemy tu wejść. Wcześniej nie mieliśmy dostępu. Kontrolny. Słyszałem, że jest tu kilka endingów, dlatego no... Może być ciekawie. Wszystkie gry z przeszłości nadal tu są. Wygląda na to, że przez lata nieźle się poniszczyły. Żadna z nich nie wygląda nagrywalną. Brakuje mi zbyt wielu części. Ale mam jakiś panel chyba. Nie mam odpowiedniego przedmiotu do tej szafki. Lepiej szukać dalej. To samo. Chyba tu mi nic nie szkodzi, tak? Głośniki kosmiczne. Nie mogę tego użyć. Głośniki kosmiczne, nie mogę tego użyć. Panel kontrolny. Myślę, że będzie minigierka. A jest gotowa. Usunięto system tokenów na nieograniczoną grę. Wygląda na to, że są tam jeszcze bilety. Cieszę się, że przez te lata oglądałem jak to naprawia tyle różnych rzeczy. Spróbujmy. Zbieraj kapelusze. Naciśnij A, aby rozpocząć. Ja wiem od kogo wys... Dobra, to było dziwne. Again. Ach, człowieku. Jeszcze raz. Ja nie wiedział. Nam strzelać nie kazali, my tylko rozkazy wykonywali. To nie było, powinno być trudne. Dobra. Ale. No i zobaczcie, i nie wiem, coś się stało. Dobra, odbugowało się. Przez chwilę nie mogłem się ruszyć. No i easy. Wygrywasz, dobra, no 5 na 5 kapelusze. Wygląda na to, że mam jakieś bilety. Dobra, mamy jeszcze kosmiczny coś. Kosmiczny tuś. Rises, nie mam odpowiedniego przedmiotu do tej szafki, bla bla bla. Wygraj darmową wycieczkę po fabryce pizzy Freddy Fazbear. O, tutaj też mamy. Bilety, głośniki kosmiczne, nie mogę tego użyć. Mechanizm poboru wagi. Dobra, kolejna gierka gotowa. Dźwiganie z Helpulem. What? No, mam tak robić? Dobra, ja jestem akurat... Paluszek tak mam bardzo zwinny.
Jakbym wiedział, to zrobił 10. Loki 10. Kontynuuj. Nowa muzyka odblokowana. Heftin with Helpless. Helpless? Prawie. Aż mnie normalnie palec boli. Dobra, 11 starczy mi. Czuję się dobrze. Ostatnia, na którą mamy cokolwiek. Fast Food Invader. O, mój ulubiony typ gier. Nie, żartuję, nie ulubiony. Ale kiedyś pamiętam, że była taka gra jak... Kurka wodna... nie, przepraszam, Space Invaders chyba też jakieś, tylko że z chickenami. Chicken Invaders, o, dokładnie. Ja pamiętam. Kurde, wiecie co, ja chyba gdzieś jeszcze mam zgrane to, bo pamiętam, że to było w jakiejś złotej... Nie, złotej trójce. Nie, oszukuję. Ale chyba gdzieś płytę z tym jeszcze mam. Nie wiem, czy to nie pirat pewnie, ale... Ale gdzieś chyba to jeszcze miałem. O kurczę, jakbym wam tak pokazał, jak się kiedyś to grało. No, muszę wrócić do tych retro gierek. Naprawdę, jestem stary, jak nie wiem, ale... Ale przydałoby się wrócić do tych retro gier. Jestem ciekaw, jaki tu mamy high score maksymalny. I ile musimy złapać. Jeszcze jakiś boss będzie. Kurwa mać, przycięło. No cóż, ale chyba nie musimy tego wszystkiego wygrywać. No i tak nie mamy już żadnych przedmiotów. Dobra, nie mamy odpowiednich przedmiotów, bla bla bla. Bla bla bla, tu też nic nie mamy. Dobra, idziemy dalej. Też jakiś przedmiot mam chyba. Mamy linę. To nie jest chyba to. Jezu, jak mnie wkurza to UI. Działo elektronowe. A to mnie akurat nie wystraszyło. Telewizory wyglądają na super stare. Dlaczego Jeffie trzyma? Nie ma sensu korzystać tu z wentylacji. Wystarczająco się już bawiłem w terytorium Jeffa. Na terytorium Jeffa. Te drzwi są zamknięte. Dobra, ale widzę, że znów nam się coś edukowało. Kurwa, dzisiaj będziemy się bawić w minigry. Nie mam. Ta w ogóle nie działa. Nie mam. Też nie mam. Do tej też nie. O, do tej mamy. Działo elektronowe. Zobaczmy. Strzelaj do balonów kosmicznych. Kurwa mać, to też znam. A tych akurat gier nie lubię. Ja nigdy nie byłem precyzyjny. Znaczy, nie no, poszukuję też. Byłem precyzyjny, ale nie lubię tego typu gier. Ja nie wiem, czy na Atari nie miałem tego właśnie typu. Koniec. Coś jeszcze mogłem zatrzymać? Czekajcie. A nie mogę się ruszać! Naprawdę? Dobra, jeszcze gorzej wyszło. Nie, to nie jest mój typ gry. To nie jest mój typ gry. Idziemy stąd, cholery. I mniej więcej troszeczkę ogarnąć. A właśnie, tylko tak. Tu... Właśnie, przesadaj. Tu były gry, a tu... A tu jest co? Tu jest zamurowane. Patrzcie. Zasilacz. No znów jeszcze jakaś gra. Być może? Nope. It's checked jest, ta? Brak odpowiedniego sprzętu? Nie wiem, czuję jakby naprawdę ten pad miał delikatne opóźnienie i widzę już, że są delikatne spadki FPS-ów i to jest dziwne. Naprawdę no nie mogę się nadziwić, że twórcy spierdlili. Naprawdę gra ma potencjał.
Co z tego? Dostarcz pizzę. Prog! Boże, uwielbiam ten typ gier. No i co? No mam, no. Tylko, wiecie co? Aha, w ten sposób! Czy ja wleciałem na ulicę? Ostatni raz dałem sobie spokój z grami, obiecuję. Obiecuję. O kurde, sporo was tu. Dobra. Spoko loko. Easy. Dajcie mi godnego przeciwnika. Takimi szybkimi palcami jak moje. Dobra. Ale to już naprawdę powiem wam osobiście, że puma po nam się wylosowała chyba cięższa. Blisko było. Blisko było, blisko było. Czuję lekkie zwiechy. No i to jest za proste, no. Najlepiej to dajcie cały rządek. Jeżeli przegram, to tylko i wyłącznie przez głupotę, że wylecę po prostu za bardzo do przodu. I tylko tyle. Naprawdę Froga to bym mistrzem. A, dobra. Widzę. Trasa mi się zmniejsza. Ja nie zauważyłem tego wcześniej. Kiedy nie zauważyłem, to nie wiem. Naprawdę nie zauważyłem, że mi się pasy zmniejszają. Tylko na środku jeden, tak? To będzie ciężkie. Jednak nie było takie tragiczne. Myślałem, że będzie gorsze. O kurde. Highscore w ogóle był 100. Dobra. Z joystickiem klikać naprawdę jest ciężko. Mów to, co chce ta. Chciałem się wtłuc. Dobra. Nowa muzyka blokowana, przejście przez drogę. Dobra, no chyba nawet mi wyszło. Chyba nawet mi wyszło. Nawet nie wyszło bokiem. Dobra, tutaj było to przejście od gier. Nie, tu nie było przejście od gier, tylko to było przejście od tej piwnicy. Czy tu coś te prezenty mi dadzą? Chyba nie. Nie. Te drzwi są zamknięte. Dobra. Tu mamy employees only, pewnie zamknięte. C. Tu chyba nic nie będzie. Teraz wiem, do czego była ta scena. Nadal nie mogę uwierzyć, że to miejsce było jakimś domem zabaw animatroników. Oj ty chłopcze, jeszcze nie wiesz, kurwa, co tutaj było. Co tu się działo, to ty jeszcze nie panimajesz. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Jeff tego używał, wyjaśnię te wszystkie plamy na podłodze, blablabla, czytałem to. Ja bym to otworzył. Zamknięte. No, jestem całkiem dobra mapka. Ciekawe, czy Jeff wie, że istnieje. Raczej nie. Teraz pytanie, czy jak my tu wrócimy? Wydaje mi się, że połowę budżetu tutaj na te piłki, kurwa, wydali. Naprawdę. Takie mam wrażenie. Dobra. Teraz muszę znaleźć tatę. Tata będzie animatronikiem. Co? Czy ten dzieciak płacze? Może potrzebuje pomocy? Drewniane kule. Dobrze, że nie szklane. Kopnij plastikową piłkę w ramy drzwi. Kurwa, macie też te achievementy, powiem szczerze. Jest hałas. To znaczy, że są podpory. Ze względu na incydent z naszym poprzednim animatronikiem Freddy, prosimy wszystkich gości o powstrzymanie się od świecenia laserami w oczy naszych wykonawców. Dziękujemy za współpracę. Czekaj, gdzie oni teraz poszli? Może tylko, że jest kurwa noc, chłopcze. Oh fuck.
Wyglądają jeszcze bardziej przerażająco, kiedy są rozczłonkowane. Jakby ta półka była jakąś wystawą trofeów łowcy. Skrzynka bezpieczników. A tak jakieś pokazywało mi, jak je używać. Ktoś mnie kurwa zeżre, jestem tego pewien. Ten portfel należy do taty. Musi gdzieś tu być. Dobra, tylko tak, no ja wiem, że tutaj będzie się działo, tak? 25 centów cukierki, bla bla bla. What? Pomóż mi! Nie mogę się wydostać! Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę pulsować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Rozumiem, że wtedy powinniśmy dojść tam. Kurwa. Tu musimy zasilać rzeczy. Znak mówi, lecę na pierwszą przygodę, zobaczymy wkrótce. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale na pewno nie sprawdzę za tą kurtyną. Ktoś kupi. To jest Foxy. Żeton. Słyszycie, jest maksymalny wskaźnik hałasu. Zacznij nos Frediego. Nie mogę tego otworzyć, gdy jest przykręcone. Okej. Pizza z pokorem, żady to już czytaliśmy. Nie przyszedł descending. Dokąd mam iść? Co mam robić? Zostawiłem tatę. Do zobaczenia, tato. No way. No way. Żartuje się sobie ze mnie teraz. Naprawdę jest ending? No to chuj nie. Dzięki wielkie. Bo idę to jeszcze robię zwrot. Myślę, że jest spoko. Nie no, żarcik oczywiście. Nie no, proszę was. Pomiń. Czy ja nie będę miał teraz jak wrócić? Proszę, powiedzcie, że nie. Powiedzcie mi, że mogę kontynuować grę. No, widzicie, o której to nagrywam, kiedy to nagrywam. O kurde. Dobra, no tyle, o tyle dobrze. O i zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się kurwa dzieje z tą grą. Teraz przejdźmy na... O i teraz patrzcie, przechodzimy na klawiaturę. Tylko no słyszycie, bo ja mam mechanika, nie? I zobaczcie, przechodzimy na klawiaturę i nie ma problemu. I nie ma kurwa problemu. Przechodzimy na klawiaturę i nie ma lagów. O co tu kurwa chodzi z tym? Przechodzę teraz na pada. I zobaczcie co się dzieje. To jest szok, to jest dramat. No i co ja mam teraz zrobić? Grać na klawiaturze? No moi drodzy, nie wiem, powiedzcie mi naprawdę co ja mam zrobić, bo nie wiem. No to jest dramat, aż przyjebałem zegarkiem jeszcze w biurko, no świetnie. Być może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak źle, no nie wiem, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Drzwi są zamknięte. No możemy wyjść do domu i tyle. Zarezerwuj naszą salę imprez na swoje następne prywatne wydarzenie. Darmowy oficjalny tort Freddy Fazbear do każdej rezerwacji. Okej. Okay. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Czuję, że jeszcze trochę trolluję, ale i tak nie ma tragedii. Jest większa tragedia, jak już wam pada. I się jeszcze wypierdolił sobie głupi i rozwalił. No nie no. O, jest dramat. Naprawdę, na tyle czasu już od po prostu relaysa tej gry, a oni nie zrobili, naprawdę nie naprawili tak prostej czynności, tak prostej rzeczy. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć, no. Wiecie, no ogólnie mi się fajnie w to gra, ja nie powiem, że nie, no bo jest naprawdę elegancko. Czyli to tak wyglądają te rzeczy w środku. Lepiej niż być zrobionym z mięsa i krwi. Chyba. Wygląda na to, że tego próbowali naprawić. Mam nadzieję, że zostanie zepsuty na zawsze. Zamknięte. Zakładam, że śrubokręt jest tam. Jeśli to cała pizzeria, to ciekawe, czy Jeff ma ten sam klucz.
uważasz, że Jeff może mieć klucz gdzieś u siebie tam? Ten to jest animatronikiem już, kurwa. Ten to już jest animatronikiem. Zobaczcie, klikam E i on czasami nie reaguje. Kupon na Fox Spirit Poloza. Bardziej chodziło mi o to, żebyś poszukał tam klucza. Aha, nie mogę, tak? A, poczekaj ta gra. Ja chyba wiem, co oni ode mnie wymagają. Moi drodzy. Oni ode mnie wymagają, żebym się teraz zwrócił. Chyba. Być może jestem w błędzie. Może jestem w błędzie, ale chyba możemy tak. Opsta. Kurla i dropsa. I rozumiem, że teraz możemy iść do naszego koleżki i zapytać się: hej, panie. Jesteś dbanie. Nie no. Daj nam klucz. Daj nam klucz, bo musimy się włamać w przeszłości. Jeff, masz klucz do piwnicy? Najpierw basen z kulkami, teraz piwnica. Naprawdę aż tak ci się nudzi, dzieciako? Tak. Po prostu czuję potrzebę zwiedzenia. Cóż, zawrzyjmy umowę. Tylko między nami. Nie płacę za wywóz śmieci i zapomniałem wrzucić worek w młynie wcześniej. Zabierz te śmieci tam i dam ci klucz, jak wrócisz. Ale weź tę latarkę. Na zewnątrz robi się coś ciemno. Dzięki, ale bateria jest na czerpaniu. Przeszukaj śmieci, jeśli się skończy. Jest tam masa różnych ciekawych rzeczy. Fuj. Załóż latarkę. Okej. Ciekawie. Dawaj worek. Wychodzimy. I co? I mam iść do młyna teraz? Pizzeria, biblioteka, dom Swolda, młyn. To jest młyn? Jeśli ciągle przegrywasz, staraj się nie dać złapać. Dzięki, kurwa. Brzmi legitnie, no co? Nie powinienem marnować baterii latarki. Bateria. Matryca puzli. Worek na śmieci. Oddane, tak? Nie no, ja chcę jeszcze do młyna. Maryna za młyna. Uj, jestem pewien, że te śmieci leżą tutaj od zamknięcia młyna. Jestem pewny, że jesteś kurwa adoptowany. Naciśnij I, aby uzyskać dostęp do ekwipunku. Dzięki, kurde. Jak ja sobie bez was kurwa radziłem w życiu, to ja nie wiem. Dobra, gotowe. Dzięki, dzieciaku. Uratowałeś moje bolące plecy. Oto klucz, zgodnie z umową. Idziemy tutaj pozwiedzać. No i jeszcze się bije, bo co jest? Kaleka. Totalna kaleka. Najpierw idziemy tutaj, w rzeczywistości. Przenicą rzeczywistości, tylko tutaj idziemy w czasie rzeczywistym. To w ogóle jeszcze jest gitara. Pyk. Rujeczką się to robi. W ogóle tu jest... Nie jest matryca puzli, to jest układ scalony. Klucz do piwnicy. Zgaduję, że ktoś będzie chciał mi pokazać kotki. Wygląda na to, że pod spodem jest bateria. Wygląda na to, że pierdolisz. Nie ma sensu korzystać z wentylacji. Wystarczająco się bawimy na terytorium Jeffa. Tu możemy się schować. To coś jest zbyt zardzewiałe, żeby użyć. Wygląda na to, że leży tu od dziesięcioleci. No na pewno się twój ojciec bawił tymi śrubokrętami. Dobra, no tutaj nic innego niestety nie ma, tylko bateryjka była. Więc co, no pozostało nam tylko i wyłącznie znów zanurkować. Tu! Opta! I teraz mnie coś zeżre. Nie jestem pewien. Czemu tu nie ma tych save'ów? Dobra. Pik. Kurwa.
Aha. Ja wiem. Nie. Nie sądzę, żeby to teraz pomogło. A ja sądzę, żeby to teraz pomogło, bo ja wiem, co się teraz stanie. Ty się kurwa ruszyłeś? Nie ruszył się jeszcze, ale on się ruszy. No. Nie? Więc to jest logiczne. Zlot na żetony. No nie, nie róbcie mi tego. No ja wiem, co tu się stanie. Spierdalać zaraz, no. Dokładnie to, czego potrzebuję. Tu coś wyskoczy. Nie? Oni się kurwa na mnie czają. Oni się na mnie czają. A ja dopiero się w sumie niedawno wykąpałem, w sensie przed nagrywaniem. I mam czyste majtki. I to będzie nie fair. To będzie kurwa nie fair, bo ja... Będziecie mi prać gacie. Nie chcę jumpscare'ów. To jest nasz ojciec pewnie. O, dzięki. Myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozmawiałem z przyjacielem, a potem... Pierdalajmy. Och, to brzmi jak on. Może być w niebezpieczeństwie. Możemy go razem znaleźć. Nie róbcie tego. Nieważne, wynośmy się stąd. Czekaj, szukam mojego taty. Nie widziałeś wysokiego mężczyzny w niebieskiej koszuli, prawda? Masz na myśli dorosłego? Nie, nie widziałem. Słuchaj, człowieku, chciałbym ci pomóc, ale... Ale kurwa, oczywiście. Hopsa, horpsa i turla i dropsa, tak? Hop. No i paszą won. Nie miałem dużo czasu, żeby szukać taty, ale muszę najpierw wymyślić lepszy plan. Przepraszam, tato. Dbaj o siebie, dopóki nie wrócę. Wracaj do domu. Duże dziecko. Duże dzieci. Duże dzieci. Dzień drugi. Dom Oswalda. Nie! To wszystko było tylko snem? Chyba powinienem wstać. Dobra. Potknij się 5 razy. Duże dziecko, świetnie. Ja wyłączę te achievementy, bo mnie wkurzają. Naprawdę mnie wkurzają. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał do Was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Five Nights at Freddy's Into the Pit. Into the Pit! Dobra, trzymajcie się, no i co? Hej, hej! Jeszcze mi kurwa czkawka złapała.